sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Pogoda, wiem, że przykusa sprawiła w nocy. Tak, bieg był dosyć szybki, jak na taki dystans. Bardzo też wymagająca pierwsza część i ostatnia. Środek był taki mocno biegowy i no ale no, tak jak tutaj pan wspomniał, dosyć mocno padało na początku od pierwszego, od startu praktycznie do świtu, więc trzeba było uważać na zbiegach, było mokro, były mokre kamienie, mokra trawa, więc te buty też są dosyć mocno przemoczone. Jak trasa oznaczona? Trasa oznaczona dosyć dobrze, tylko w deszczu w nocy za dobrze nie było widać gdzieś tych taśm, bo tak deszcz zacinał prosto w twarz jeszcze przy tych czołówkach, że no, trzeba było się mocno skoncentrować i skupić na tym, żeby gdzieś te taśmy zobaczyć. Ale mi się udało jakoś nie za mocno tam pomylić. Raz chyba troszkę gdzieś zboczyłem z trasy, ale to gdzieś bardziej przez moją nieuwagę. Sugerowałem się takim no, prostym szlakiem, szeroką ścieżką, więc tutaj bardziej jakbym się gdzieś skoncentrował, to może tą taśmę gdzieś bym zobaczył, tak? Wywiadu udzielił zwycięzca na 80 km. Durkowski Marcin. Dobrze, trasa bardzo dobrze oznaczona, nie było problemu z znajdowaniem drogi. Było troszkę ślisko, wczoraj popadało, szczególnie tam przy szczycie, na kamieniach, ale nie było tak tragicznie, nie było takiego strasznego błota. Michał Bujała. Zwycięzca na 10 km. Zwycięzca, tak, na 10 km i nieoficjalnie rekord trasy, z tego co tu mówią. It's the first time of today.